Bardziej skorpion. No, skorpion, no. I dziękuję bardzo. Teraz tak się kręciło, Nogi szeroko. I teraz się nie bój, cokolwiek się będzie działo, tak? Stój i nie otwieraj oczu. Oczyszczony. Kto się nie boi? Ja. Chodź. Odwróć się w tamtą stronę, plecy muszę ci oczyścić. Szeroko ręce. Normalnie mam Spidermana. Szeroko ręce. Zamknij oczy. Głowa do góry. Oddychaj głęboko, oczyścimy. Cicho by być, bo wrzawę zamienię. Czas był jak katastrofa. Mnożyły się klęski, zsyłane przez niebo jak kara za zło. A zło pochodziło od klęsk. Narastały równolegle, wyzwalając najdziksze instynkty niegodne ludzi. Czynił spustoszenie czas apokalipsy i koszmarnych jeźdźców, którzy zjawili się w mieście zbyt często, przynosząc coraz to nowe, coraz okrutniejsze klęski. Nieurodzaj, głód, zaraza doprowadzały do zbrodni obłędów. Miasto się wyludniło, głowili się rajcy i wójt
na ratuszu, jak opanować to piekło i zaprowadzić porządek, jak zniszczyć lub chociaż wyciszyć rozszalałe zło. Postanowiono postraszyć mieszkańców przykładnymi karami śmierci. Na kłopotę pani Romana, która z nami tutaj siedzi, kiedyś zwiedziła całe te tereny, nawet nocami, rozmawiała z różnymi ludźmi starszymi, dowiedziała się o wielu, wielu legendach, historiach i wszystko to spisała w takich dwóch pięknych księgach. Nawet jeszcze były inne pojedyncze, widzicie? Jedna to była, kiedy pozdrowiały, a druga Duchy z Puszczy Rodem. Prosto z Berlina. The story about ghosts, about Berlin. This ghost live in the forest close Berlin. Okej. Tu mamy gości z Danii, którzy też przyszli zobaczyć nasze polskie historie. A this lady is writer. Very famous, Berlin and Poland, and this lady writes these two books, very fantastic, about ghosts, about history, some magic, and type of different threat of Poland, yeah? Okay. Co teraz? Idziecie po kasę, przeczytamy następną straszną prawdę, czyli wiedzę, że to się stwierdza. A górków nie jest głęboko, jakby chciała wcisnąć się w ziemię. Równocześnie jest bystra, figlarna, zalotna i piękna. Gdyby można było zrozumieć, o co tu chodzi. Wiedzieć niewidoczne, słyszeć niesłyszalne. Najdziwniejsze dzieło sztuki nie jest w stanie obudzić więcej refleksji i domysłów. Gdyby można było zrozumieć, o co tu chodzi. Widzieć niewidoczne, słyszeć niesłyszalne. Korowodowi mrówki towarzyszy orkiestra drzew, wiatrem, dyrygowanych i chór ptactwa o niezliczonej ilości głosów, tworzących niezwykłą harmonię. Nie powtórzy się żaden fragment tej melodii, tak jak nie powtórzy się żadna chwila. A tu mamy lekarstwo na grupę. Dzień dobry, zapraszamy. Proszę bardzo, zapraszamy. Dzień dobry. Napijesz się naparu, eliksiru? Nie pijesz? Napijesz się. To jest lekarstwo, to są ziółka. Jak wypijesz, będziesz zdrowszy. Będziesz zdrowszy, a może na piątkę przyszłość, jak się nauczysz. Dobrze. Dobra, herbatka. Dobra, to jest lekarstwo. Co to jest? A teraz chodź jeszcze na łapkę. Tu jest lekarstwo na to, żeby cię uchroniło przed długimi uczynkami. Polisz sobie rączkę. O, chodźcie. Wylisz wszystko. Polisz dokładnie. Wylisz wszystko. Dzień dobry. No i wylisz dobrze. Nie tylko miód, bo tam jest zaczarowane zaklęcie. Jak dostaniesz w przyszłym tygodniu piątkę, to sobie przypomnij o tym lekarstwie. Dziękuję. A chcesz poczekać, zobaczymy, jak tam u ciebie jest? Zdrowy. Możesz, kochanie, pójść. Daj rączkę, kochanie. To jest lekarstwo na głupoty, które musisz wylizać. Aha. Jak wylizesz, to ta głupota wyjdzie. Aha. A jak zostanie na dłoni, to ci zostanie dalej na następne 7 lat. O nie, będziesz głupoty. Będziesz, a tak to masz szansę wylizać głupotę. Bardzo słodka ta głupota. No, tu jest dużo zaczarowanych zaklęć. Patrzcie, to głupota też normalna. Nie jest normalna. Jest bardzo, to jest napar na głupotę wyliża, żeby się jej pozbyć. Wylisz, ale tak wiesz, tak żeby się nie kleiło. A to trzeba z namaszczeniem to wszystko robić. Dziękuję. Proszę bardzo. Jeszcze do domu zakaszę do mojej szejetki. Ja cię oczyszczę. No właśnie. Przydało się.